Cześć. Dzisiaj będąc na mojej siłowni, tak przyglądałem się na moją ławkę, tutaj na moją słownicę i stwierdziłem, że można coś z tym zrobić. Skoro moja ławka jest taka słaba, to może czas zrobić z mojej słownicy stojaki na sztangę. I tak stwierdziłem, że tak chyba zrobię. Więc pomyślałem, że trzeba po prostu zrobić uchwyty na sztangę. I tyle. Bierzemy się do roboty, idziemy do warsztatu. Słownicę zbudowałem specjalnie w taki sposób, żeby dało się teraz zamontować do niej uchwyty, na której będzie wisiała sztanga. I mam zamiar właśnie zrobić takie dwa super uchwyciki, które będą regulowane. Będzie można je montować na różnej wysokości. W takim razie zabieramy się za robotę. Tutaj mam profilek i z tego profila właśnie będą takie uchwyty. Pokażę Wam, jak go zrobić. Trzeba oczywiście wyrysować sobie wszystkie kreski, wymierzyć wszystko ładnie. Tutaj wcześniej sobie troszeczkę wyrysowałem, ale tu już nie będę Wam akurat tego rysowania pokazywał. Po prostu zobaczycie, jak wszystko tnę i szlifuję, czyszczę. Poprzeginać, powyginać, pospawać. To tak, tu musimy obciąć. Na odpowiednią długość, taką jaką mi trzeba. Tu już sobie porysowałem kreski, jak muszę wyciąć. Tą ścianę zostawiam całą, a tutaj muszę wyciąć dwa boki. Tą ścianę wywalam całkowicie. Czyli tak, musimy przeciąć teraz tu, tu i jeszcze po tych kreskach. Troszeczkę cięcia będzie. To już przyspieszymy, nie będziemy ciąć tego, bo to nie ma sensu powoli, tylko wszystko zrobimy jak najszybciej. Jak to wygląda? Wygląda trochę szaczkę jak uchwyt już? Według mnie bardzo. Już to brakuje, szczerze mówiąc, niewiele do uchwytu. Dobra, teraz trzeba tylko to przyszlifować, pozaginać tak jak trzeba, przewiercić, przyspospawać i będzie uchwyt. Wydaje się szybko, chwila, tak? Jak to się teraz prezentuje? Zaczyna wyglądać jak uchwyt. Dobra. Według mnie kształt w pełni uchwytu. Jeszcze tak. Tutaj mam zamiar dospawać kolejną ściankę. Tak samo tutaj. Te wszystkie ścianki dospawam płaskownik, żeby je wzmocnić. To będzie śruba, która będzie
Pyk, wkładana i będzie wisiało. Ja to wezmę teraz, obszlifuję, już nie będę szlifował przy Was, tylko później tutaj zaraz włączę od nowa nagrywanie i porobię resztę. Wygląda ten uchwyt, który zrobiłem. Prezentuje się następująco. Tu są wszędzie spawy. Z jednej strony jest podwójnej blachy. Nie wiem, centymetr chyba grubości. Tu jeszcze będzie śrubeczka, która będzie wieszała się. Pewnie dam dziesiątkę. Wystarczy, bo ścięcie raczej jest dosyć dużo na dziesiątce. Nawet na ostojakach są cieńsze druty przeważnie, które przestrzeliwują. Mamy dziesiątkę śrubę, takiej długości, mniej więcej centymetr dłuższa niż to. Będzie montowany pyk i na tym będzie leżała sztanga. Zrobię jeszcze takie drugie, już nie będę nagrywał, bo to nie ma sensu nagrywać tego samego. Później nagram jeszcze jak maluję i pójdziemy tam, zobaczymy jak działa, jak to wygląda. Farba wyschnie, to później sprawdzimy jak działa. Do zobaczenia na siłowni. No i jestem. Jak widzieliście na filmie, uspawałem takie oto dwa uchwyty do sztangi. Zaraz przetestujemy jak to się sprawuje. Montaż trudny czy nie trudny? Wygląda na chyba łatwy, co? Jak Wam się wydaje z montażem? Trzeba zrobić jakiś teścik mały i przekonamy się. Dobra, przeniosłem sztangę na moją nową, na moje nowe stojaczki. Teraz zrobimy teścik, jak się sprawuje. No podejrzewam, że będzie super, ale no wiadomo. Jakiś mały test zrobić trzeba. No chyba jest wszystko super z tych stojaki, prawda? Sto kilo wytrzymują plus obciążenie, bez problemu. Zrobię później, muszę sobie jeszcze zrobić asekurację, bo bez asekuracji nie ma co ćwiczyć samemu w piwnicy. Pamiętajcie, asekuracja podstawa. Nie słuchajcie, że to się położy na klatkę i przesunie. Spróbuj położyć 140 kg i sobie zdjąć klatki. To nie jest takie łatwe. Zrobię asekurację i dopiero wezmę się za porządne treningi. Asekurację nie wiem, może w tym tygodniu mi się uda zrobić. Jeszcze spróbuję nagrać i pokażę już z asekuracją. A to by było na razie na tyle. To pozdrawiam, dajcie tam lajka. Dzięki, na razie.